Sprzęt, który był tutaj poprzednio, był sprzętem starszej generacji. Ten jest najnowocześniejszy. Zdecydowanie ułatwia nam namierzanie złogów, czyli kamieni w górnych drogach moczowych i przy posiadanym sprzęcie skuteczną ich eliminację. Staramy się kamienie rozkruszyć za pomocą lasera na drobniutki pył, którego wydalenie już nie boli, albo kamień usunąć w całości bądź wszystkie jego fragmenty. Jest to zabieg, który, powiem tak oględnie, trwa kilkadziesiąt minut. Możemy dziennie zrobić tutaj 4-5 tego typu zabiegów. Dzięki znakomitej organizacji pracy w naszym szpitalu sprzęt już działa, jest w pełni wykorzystywany. Dzisiaj już był zabieg, za chwilę będzie następny. Z tego, co się orientuję, kolejka jest na 2,5-3 miesiące. Przede wszystkim sprzęt umożliwia nam takie dokładne zlokalizowanie złogu. Samemu możemy kontrolować skopię RTG. Nie jest to sterowane przez osoby z zewnątrz, poza sali operacyjnej. Dlatego my sami sobie dostosowujemy położenie kamienia, tak jak chcemy mieć skopię ułożoną i przede wszystkim umożliwia nam to po prostu efektywne kruszenie tych kamieni nerkowych. No, najczęściej jest zaleganie moczu, często genetyczne przyczyny. Tak naprawdę też różne choroby neurologiczne. Ból wynika z tego, że tak naprawdę to też zależy, gdzie się znajduje kamień. Jeżeli kamień znajduje się w miednicy nerkowej, to czasami daje dolegliwości, jak się przemieszcza. Gdy kamień znajduje się w kilchu dolnym, to często tych dolegliwości nie ma, ponieważ on nigdzie nam nie wypada i nie czujemy dolegliwości. Natomiast jeżeli kamień trafi do moczowodu, wtedy zaczyna się problem. Wtedy zaczyna się zastój w moczu i moczowód zaczyna pracować intensywnie, zaczyna próbować wydalić ten złóg, natomiast to daje wtedy dolegliwości bólowe. Jeżeli jest skolka nerkowa, jeżeli czujemy dolegliwości bólowe w okolicy lędźwiowej, pojawia się gorączka, to wtedy znaczy, że musimy się wybrać tutaj do urologa i zobaczyć, czy coś się nie dzieje, żebyśmy mogli wykonać USG, podstawowe badania laboratoryjne i wtedy możemy rozważyć różne nasze opcje terapeutyczne. Czasami kamienie nerkowe wydalamy samemu, do około 6-7 mm jesteśmy w stanie wydalić sami. Natomiast jeżeli kamień jest większy, to raczej potrzebujecie naszej pomocy. Sam sprzęt jest wart ponad 500 tysięcy złotych. Dostaliśmy dotację z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 530 tysięcy. Przeznaczaliśmy w pewnym zakresie na zakup nowego sprzętu. Wycofaliśmy już ponad kilkunastoletni sprzęt z użytku. Zmieniliśmy też troszeczkę metodę realizacji zabiegu, bo wprowadziliśmy dzisiaj nowe ramię C do naszej pracowni litotrypsji, która pozwala naszym specjalistom realizowanie zabiegów w taki sposób, aby dostosować się do trendów, które są dzisiaj realizowane i wprowadzić te nowe metody leczenia w pełnym zakresie w naszym szpitalu. Tutaj to finansowanie, to jest kolejne finansowanie, które pozyskaliśmy z Ministerstwa Zdrowia, które pozwala nam dostosowywać naszą działalność szpitalną do obowiązujących norm i wycofywać ze szpitala sprzęt, który już jest przestarzały. Sprzęt jest niezawodny, więc daje pełną możliwość realizacji zabiegów, pozwala na realizowanie zabiegów drogą endoskopową, pozwala tak naprawdę widzieć wszystko to, co się dzieje w polu operacyjnym oraz widzieć te złogi, które są w nerkach, tak aby je wyczyścić w sposób całkowity. Lekarze są bardzo zadowoleni z nowego sprzętu i ufamy, że nasi pacjenci też będą zadowoleni z efektów leczenia.